Cześć! To znowu ja. Wasz najukochańszy youtuber, Konwiarz. Gra znowu w jeden. O mój Boże. Ja ogólnie ten materiał jest nagrywany świeżo po Węgrzech. Ale nie wiem, czy będzie wrzucony świeżo po Węgrzech, także jeżeli będę po prostu trochę zestresowany, to jest po prostu wina poprzedniego wyścigu. Jeśli pojedziemy sobie Niemcy. Tor lubię, Hockenheim. Całe szczęście mamy w tym sezonie Hockenheim, a nie Nürburgring. I co ja więcej mogę powiedzieć? No ja mam nadzieję na spokojny wyścig, bez kolizji, bez jakiegoś odpału ze strony bota. Nie wiem, po prostu ja nie mam siły na tą grę. Nie mam absolutnie siły. Pozwajmy, może głos naszej pani inżynier trochę załagodzi sytuację. Niech wam będzie. To jest wykonalne na tym torze. Myślę, ja jestem po treningach, troszeczkę stresu i ciśnienia ze mnie zeszło. Ale ja pierdolę, no. Wyścig ma być mokro suchy. W kwalach też pogoda nie najlepsza. No nie wiem po prostu, co ja mam robić, żeby te... O, to nawet tragiczna pogoda. Przewijam, naprawdę nie chce mi się słuchać. Jestem w złym nastroju, kiepskim może bardziej niż złym. Jestem po prostu w kiepskim nastroju. Trzeba wziąć, pojechać wyścig, pojechać go dobrze. No ale co z tego, ja mogę się nawet starać, to i tak mnie ktoś kurwa rozjebie, no. Mam po prostu po dziury w rowie. O, się publika nagle ożywiła, nie rozumiem. Łomatko jedyna, dobra, konfiguracja, paliwo. Nie, dobrze jest, dobrze jest. Szybkie okrążenie, nie ma co tutaj marnować czasu. Jedźmy, Niemcy. Oby to było przyjemne Grand Prix. No, ale szum straszny. Ja proszę, Codemaster, CF1. Proszę o spokojne Grand Prix. To nie jest chyba jakaś niewykonalna prośba. Tym bardziej, że nagrywam zaraz po tamtym tragicznym Grand Prix. No i jedziemy. No, nie zmieściłem się w zakręt. Przeoczyłem DRS-a. Co zresztą było widać? Jest tu troszeczkę za głęboko. Muszę się objechać, bo jak dotąd padało, ale tylko delikatnie. Czas 1.32.2 Verlaina. A ja w pierwszym sektorze mimo błędu jestem przed nim. To musi być lepsze Grand Prix, tylko żebym nie rozjebał się gdzieś. Ja nie wiem, jak ja mam podchodzić do tych wszystkich kurwa wyprzedzeń ze strony sztucznej inteligencji. Czy ja mam za każdym razem odpuszczać? Chyba nie o to chodzi, nie? Chyba, że ja po prostu przejąłem bolid po Maldonado i jest po prostu w innych barwach, przemalowali tylko. No i przednie skrzydło nie wygląda inaczej. No ale dobra, no może to jest jego bolid. I to widzicie, to wcale nie zależało od Pastora. To widzicie, jego samochód był taki wypadkowy. Na to wychodzi. No zbliża się jesień, więc takie warunki za oknem niedługo będą normalne. Nawet sobie... Spoko, jesień to jest taki melancholijna pora roku to jest. Jestem piąty. Przejadę jeszcze jedno dla świętego spokoju. Bo mogę przejechać lepiej, myślę. Właśnie mimo, że pojechałem tam za szeroko, to byłem przez moment szybszy tam. Oj.
Nic z tego nie będzie, trzeba okrążenia. Jaką mamy stratę? Dobra. Dobra, chodź, oddychaj. Może ja się na jakąś, nie wiem, jogę albo zen. To chyba mi dobrze zrobiło. Nie ma tak drugiej stresującej serii na YouTube jak F1. I nagrywam ten odcinek nie znając waszej opinii o poprzednim, więc trochę strzelam w ciemno, trochę zakładam, że łączycie się ze mną w bólu, mam nadzieję. Ale znając życie i tak ktoś napisze, że ach, mogę się jednak tego Hamiltona puścić i tak nie byś z nim nie walczył. Że za mną jechał Manu. Nie, dobra, nie ma co roztrząsać w ogóle. To jest przeszłość. Teraz Niemcy. Niemcy i te kwale w deszczu. Szczegóły. Poproszę o listę tutaj. Lista top 30. Top 22. Trochę spadam. Ale jeszcze chyba nie na tyle, żeby bić na alarm. Nie mówcie, że spadnę w ostatniej chwili na 17. Kurwa, jebane F1, kurwa! Dobrze, szybciej będzie wyścig przynajmniej. Nie? Bardzo dobrze, dobrze jest. No tutaj przegrana rywalizacja, wypierdalać, kurwa zjeby, kurwa chuj mnie to obchodzi. Czego chcesz? Hey, fuck you! Nie, tak gra mnie wykończy. To jest kurwa... Codemasters ją tak kurwa zaprogramował, żebym ja się po prostu przy niej kurwa wykończył. Hej! Wyścig! Deszcz! F1! Siedzimy w bolidzie! Strategia! Jeden postój! I tak później się robi sucho! To zmieniamy potem opony na twarde i jedziemy do końca! Taki jest plan! Tak robimy, wybierz! Tak jest! Strategia już wybrana, kondiasz przecież, po co nie musisz jej tutaj akceptować? Strategia, jeszcze po co wchodzisz? Rozpocznij! Dawaj, F1 2016! Okrążenie formujące! Bitches! Ta. Dobrze, będę dogrzewał opony. Będę robić wszystko, co trzeba, zgodnie z zasadami. A i tak, jako że tu jest szansa na wywiezienie może jakichś punktów nawet, to pewnie się rozwalę na początku, albo ktoś mnie będzie wyprzedzał i mnie jebnie, albo nie wiem, uderzy mnie w dupę, zarzuci mnie i się z nim rozwalę. No, albo na przykład pogoda będzie taka, że wszyscy zjadą, a ja akurat będę mijał boks i to przegapię i będę przejebany, miał wyścig do dupy. Przecież to już nie jest kurwa... To się kurwa tak ten mój pech tutaj skumulował, że ja nie jestem w stanie się wysłowić w tym momencie, no kurwa mać! Odcinek plus 18. Naprawdę, bo ja mam dosyć. Ja mam po prostu dosyć tej gry. Mimo, że to jest lepsze F1 od wszystkich poprzednich, ja mam go kurwa dosyć. No wykurwie Magnusenowi. Tak mówię, odcinek plus 18. Bo ilość klnięcia jest proporcjonalna do wkurwu mojego. Im bardziej zdenerwowany jestem, tym więcej klnę. No. Jeden będzie się darł, drugi będzie się robił czerwony, trzeci będzie klnął. I akurat jest należy do tej trzeciej kategorii. Także
Gdzie tam? Kulturalne F1? Nie tutaj, nie w tym miejscu. Dobra, smiley face. Będzie dobrze. Wiecie co? Trzymajcie kciuki. Trzymajcie kciuki, nawet nie wiem, trzymajcie kciuki kolegi. Albo za chuja kolegi też trzymajcie, żebym tylko ten wyścig dobrze przejechał. Dobra, oczyścić umysł. Jedziemy. Sabo wystartowałem. Ale Sainz jeszcze sobie. Nie, to będzie rozpierdol. Żółta flaga, nie można wyprzedzać. A, chyba lekki kontakt. Przepraszam cię, Baton. Nie, nie, nie kurwa! Nie i chuj! Że kurwa specjalnie pojechałem szeroko jak najbardziej się dało. Wiesz, to jest kurwa popierdolone, no! I chuj z mojego zen! Kurwa jogi mi się zachciało. Kurwa misia jogi. No i teraz jest chuj z zyskiwaniem pozycji. Pojechałem asekuracyjnie, nikt się nie rozjebał. A spierdalać, kurwa. Proszę, nawet lepsze wyjście od Nasra. Przecież nie, jeżeli ja... Już muszę powtarzać wyścig od razu. Bo mnie rozwalają. No to przecież ja w życiu tego wyścigu nie ukończę, no przecież to jest niemożliwe. Tylko ja tak mam? Czy oni te boty rozjebali w karierze po tym patchu? Są bardziej agresywne niż 15. I to nie jest plus w tym momencie. To mi już grida bardziej autosporta przypomina, gdzie tam już w ogóle były przegięte boty i tam się po prostu wpierdalały już wszędzie. Mamy manewr. Chyba, aż mnie brzuch boli. To wciskamy się czy nie? Wciskamy się. No, to już nie było tak łatwo, ale jednak się udało. Jesteśmy blisko punktowanej pozycji. Co by na to? Od następnego wyścigu załączę powtórki i będę z nich korzystał, znaczy ogólnie no powtórki są, nie? Tylko chodzi mi o flashbacki i będę z nich korzystał po orzeknięciu, czy bot zrobił to z premedytacją, czy jednak wina była po obu stronach, czy też mojej. Na tej zasadzie będę ich używał, jeżeli bot z premedytacją używam, jeżeli była moja wina, nie używam i tyle. Po prostu chyba lepiej będzie, jak będę miał je gdzieś pod ręką włączone w razie potrzeby. Baton mnie ostatnio rozwalił.
powiedzieć wam newsa, jesteśmy na pozycji punktowanej. Wow. Teraz jeszcze będziemy kwiata wyprzedzać. Zobaczcie, on specjalnie jeszcze opóźniał hamowanie. Nie wiem jaki on miał cel. No wiadomo, bronił się, nie? Ale jeżeli ja nie atakowałem, to hamowali o wiele szybciej. Zaraz sobie tu poprzełączam. Moment, może to nie jest najlepsze miejsce. Tylko pytanie, jakie tu opony teraz załączyć? Zobaczymy, ile jeszcze pojedziemy na przejściówkę może. O matko. No, Williamsy nigdy nie były jakieś wyśmienite w deszczu. Ale najwyraźniej... Renault jest po prostu chyba niezłe. Będziemy atakować Williamsa. No i to wygląda jak prawdziwy wyścig. Są manewry, wyprzedzam. Na razie jest czysto. Jest walka na torze. Wszystko jest C. Jeżeli teraz nie zjedziemy, się zapytam o pogodę mojego ukochanego inżyniera. Chciałbym wiedzieć, na czym jedziemy. Wiecie, nie na czym stoimy, tylko na czym jedziemy. Okej, nawet nie muszę pytać wobec tego. Ale już faktycznie deszcz pada już mniej. To jakby tekstura mu się troszeczkę zmieniła na bardziej osuszony. Aj, tutaj błąd. Się tak już powoli będę przygotowywał. Chyba na mediumy po prostu przejdę. Postaram się już pojechać do końca. Bez pitstopu. Zresztą nawet zobaczcie, przejaśnia się. Możecie to powiedzieć głosem Lecza, który de facto zrobił mi też... Zawsze o tym zapominam wspominać. Fuck. Awatar i banerek. Ogólnie mówi mi, żebym wspomniał o jego comebacku na tuby, ale... Leszka to jest różnie. W każdym razie daje znać, że opak żyje i ma się dobrze. Mediumy powinny mi styknąć, nie? Do końca. Czy zaryzykować z softami? Cholera, nie wiem. Czy 10 kółek potrafią wytrzymać softy? No, robi się już sucho. Teraz mamy na pewno zjazd do boksu. Tam Bottas cały czas jest... Massa, przepraszam, jest blisko. Serio? No jak mówią, że jeszcze przejściówki. To jedziemy na przejściówkach. Tempo jeszcze wcale nie najgorsze, choć tutaj zaczyna Williams nas... Odjechałem od niego, a teraz znowu się przykleił. Ja bym, kurde, już próbował zjechać.
to zaczynam tracić. Co robi czołówka? To jest ważne. Oj, 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 oj. No ja się nie trzymam teraz drogi, a oni jakby jadą szybko. Chuj, jadę jeszcze jedno. Oni nie zjechali. Stajemy z oponami. Czy to ciężko w ogóle cokolwiek? Jedna się przegrzewa. Dobra, myślę, że przeczekaliśmy sporo. Możemy zaryzykować. Nie z tym, z softami. Mam nadzieję, że wytrzymają. Na intermediatach teraz się jakby spoko jedzie. To jest taki przejściowy moment. Mimo, że to są przejściówki, ten przejściowy moment był najgorszy. Pokaż mi, co ty tu masz. Dobra. Dobra, zaproponowali mi żółte. Zaufam im. Taki dobry boks. Chujowy boks. Okej, są świeże. Wszystko się zgadza. Jedziemy, majstry. Jedziemy. Wiecie, co ja zrobię? Nie, jeszcze nie teraz. Ale już pewnie wiecie, co ja chcę zrobić. Tak zwany manewr Kondiasza. Tak zwany ostrożny manewr. Będziemy teraz mocno szybsi od tych ziomeczków. Albo nie. Może nie aż tak mocno szybsi. Ale mamy przynajmniej ciekawy wyścig. Tu nie atakujemy. Się mija w ogóle z celem. Fak, fak. Dobra, żyjemy. Pięknie się wcisnął. No to było niezłe. To aż się, kurwa, sam siebie mogę pochwalić. Nie rozjebmy się. Proszę cię, nie rozjebmy się. Dzięki, stary. Jesteś super. Eriksson, kocham cię. No homo. Damy radę chyba na tych oponach. 6% zużycia po jednym kółku. Jestem na softa, a reszta na mediumach. Ciekawe. Nie wiem, o czym rozmawiać. Może o tym, że na razie ten wyścig ładnie się ułożył. Pewnie teraz na suchym będziemy troszeczkę mniej konkurencyjni niż na mokrym. Ale mamy tutaj przewagę opon, więc może coś powalczymy z masą. A jeżeli nie, po prostu masa nas objedzie. A przed resztą będziemy się bronić za żarcie.
No to mu nie przeszkadza być szybszym. Także spokojnie, Jeff. Zamiast zupełnie szczery, jeszcze nie jadę na limicie. Zupełnie nie. Jeszcze trochę się obawiam, żeby gdzieś nie wypaść. Ale widać, że po prostu hamuję za szybko. Za mną za to robi się ciekawie. Nie, nie, Verstappen, tak łatwo nie będzie. A może będzie? Jednak nie będzie. Chyba za szybko kondziarz hamujesz, musisz się szybko wczuć. Że nie jedziesz po mokrym, bo tempo nie jest najlepsze. Ależ podsterowność. Verstappen, nie atakuj w tym miejscu! Jedź kurwa, idioto. O, kontakt, przepraszam cię bardzo. Ale fuck you! O, wesoło! No mam ciepło, może jednak stąd punktów nie wywiozę. Chyba, że po prostu będziemy się bronić. Ostro. Dobrze, że te softy jednak założyłem, bo jakbym jechał na mediumach, to by było nici z tego błyskotliwego planu wywiezienia punktów. Fuck! Tak nie mogę robić, bo inaczej moja opona nie wytrzyma za długo. I teraz będzie wesoło. Chuj, no jedziemy na wewnętrznej. Chociaż Verstappen wcale nie taki szybki. Vettel na stu... Vettel? Kurwa mać! Co to są... za uderzenia? Wszyscy to widzieli, nie? Gość jechał za mną i wjechał mi w dupę. Kurwa, tak nie mogę jechać przez ten zakręt. O. Okay. Dobra, to będzie ważniejszy wskaźnik, bo paliwie to mam nadzieję mi powie. A tutaj ta opona przednia lewa, no, jak ja będę wjeżdżać tam za każdym razem na żwir, to nic z niej nie zostanie na koniec wyścigu. Będziemy mieli stresującą końcówkę. Verstappen jeszcze nie jest taki szybki, tutaj Ferrari mnie teraz wyprzedzi, no nie ma bata. Chyba przestrzelę. Chociaż...
O, pięknie, kulturka. Zostawili wszyscy sobie miejsce. Jest nieźle. Teraz nie wolno ci wjechać w drzwi, kondiarz. No, o wiele lepiej. Boję się o tą przednią lewą. Jeżeli mi jebnie, rzucam F1. Wiem. Mam dobrego V-Maxa. Dlatego tutaj mnie pod koniec nie atakują. Tu sobie mogę ich poblokować, bo tutaj nikt nie przepuści jakiegoś szalonego manewru. Tutaj już może ktoś się pokusić. Taki Alon Zidło jest bardzo blisko. Ale szaleństwa na szczęście nie było. Nie patrzę nawet na wskaźnik zużycia opon. Nie chcę wiedzieć, jakby miała mi nawet jebnąć. Tu potrzebujemy wzbogacenia, żeby się bronić. Potrzebujemy jeszcze trochę... Dobra, skopali sprawę. Przełączamy na standard. Baga moja opono, wytrzymaj. Czuję, że nie jest z nią najlepiej. Ale nie chcę nawet tam zaglądać. Za mną niestety znowu Vettel. To będzie ciężka obrona, ale spróbujemy. Trzeba zaoszczędzić trochę paliwa, żebyśmy mieli na prostą. Tu nie mam już przyczepności. Źle to przejechałem, źle. Wszyscy są bardzo blisko. Tak, Alonso nie powinien. Vettel mnie tu łyknie. O, było blisko, ale żyjemy, dobra. Nie, ja muszę zerknąć na te opony, bo nie wytrzymam. Ciekawość mnie tu strasznie zżera. 62, dobra, chyba starczy. Ja zrobię jeszcze jedną rzecz. Słuchajcie, do czego to doszło, żebym ja robił save'y w trakcie wyścigu? Bo się boję, że boty mnie rozkurwią. Takie powinno być. Nie powinienem się bać, że zostanę na każdym zakręcie mogę rozwalić się z kimś.
tam to zdanie było bardzo nie po polsku, ale trochę się rozproszyłem. Dobra, jedziemy już na wzbogacenie do końca. Walić zasady. Gdzie jest Alonso? Nie widzę go. Tu jest. Olera. Próbować go odzyskać tą pozycję? Spróbujemy odzyskać. Dwa szeroko w chuj. Jest! Aż się oplułem. Jest! Wreszcie dobry wyścig! Jest! O matko! Ale nerwów straciłem. Nie, to jest ta gra. Ale za to jaki teraz jestem szczęśliwy. I popluty. Jezus Maria. Niesamowity wyścig, niesamowita obrona. Na deszczu byliśmy szybcy, na suchym już niekoniecznie, ale udało się obronić. Dobry tym bark, dobry. Tyle, Ricardo widzę ostro ciśnie. Podobnie jak Mercedesem, między nimi będzie się rozgrywała walka. Oj, cipny puchar dla Hamiltona! No w sumie Rosberg też zostanie, no tak. Jeżeli Rosberg jest na podium, to musi być cipny puchar. Dobra, nie chcę mi się tego oglądać. To jest ważne. Wreszcie! Kto był driver of the day? Tak jest! Very impressive indeed. And here's how things are shaping up in the Constructors' Championship. Mercedes have extended their lead at the top of the standings. Well, what a weekend that has been. Please join us next time. No, zostaliśmy na 14, tak czy siak, ale przynajmniej jesteśmy na w miarę bezpiecznie na tym 14 miejscu. To jest dobre. To jest bardzo dobre. Okej. Cieszę się bardzo. Tutaj będą same plusy. I wreszcie wrócimy na zieloną strefę. Tylko pytanie, czy następny wyścig też nam dobrze pójdzie. Chciałbym trochę dłużej pobyć na tej zielonej strefie. Przyznam. Okej, to też nas mało interesuje. I dobra. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. To był naprawdę roller coaster emocji. Niemcy, ale czułem, że będzie dobrze. Mimo, że na początku nie było zbyt dobrze. O! Udało się. No, jestem po prostu szczęśliwy i trochę brak mi słów. Mimo, że to jest tylko gra, to jednak udało się te punkty zdobyć, wywieźć ich całkiem sporo. Obronić przede wszystkim. Ta obrona myślę, że była jedną z ciekawszych w moim wykonaniu w całej karierze, w całej historii karier, które przejeżdżałem. Bo tutaj naprawdę bardzo dużo się działo. Agresja botów robiła swoje. Na szczęście obyło się bez kontaktu, poza Vettelem, który lekko w nas przygrzał i stracił kawałki skrzydła. Ale to był naprawdę niezły wyścig i bardzo dziękuję, że go ze mną oglądali, że go oglądaliście. No i ja się cieszę, jak wy się cieszycie. Także tyle ode mnie. Widzimy się w następnym wyścigu, którym będzie chyba Spa, jeżeli się nie mylę. Także do zobaczenia.